że zapraszam dzisiaj wszystkich do odwiedzenia tutaj mojego kanału, bo chcę wam powiedzieć na temat oka na rząd, tak jak kiedyś mówiłem. Oczywiście mówiłem wtedy, że mam bardzo dużo filmów, jak było wtedy na urlopie tutaj w tych zakątkach Kanady i że będę to puszczał, ale miałem, w międzyczasie miałem wiele filmów innych, które chciałem wam pokazać, dopóki jest lato, no jak te plaże, co wam przedtem pokazałem w poprzednich filmach. A teraz chciałbym zrobić coś innego, coś dokończyć, pokazywanie tego miejsca, gdzie byłem na urlopie. Także już wam wcześniej mówiłem, to jest 400 km od Vancouveru na stronę wschodnią, kierunek wschodni od Vancouveru. To jest jeszcze nasza prowincja, bo nasza prowincja ciągnie się aż prawie 1000 km szeroko i 2000 km długa, także tak ta tylko nasza prowincja jest ponad trzykrotnie większa od całego terytorium Polski. A mieszka w tej prowincji tylko 4,5 miliona ludzi. To sobie wyobraźcie, jakie tu jest zaludnienie w stosunku do Polski, gdzie na mniejszym terenie o tylko 1/3 tej prowincji mieszka 38 milionów. A 38 milionów w Kanadzie dokładnie jest tyle samo ludności, co w Polsce, jest na terytorium ponad 10 milionów kilometrów kwadratowych. To sobie wyobraźcie, że tutaj są tereny prawie bezludne. Większość ludzi mieszka na południu Kanady, w południowych prowincjach, a na północy już tam mało kto, tylko Eskimosi. Ale zostawię ten temat spokoju. Mamy tutaj prowincję British Columbia, ten rejon nazywa się Okanagan. Nie wiem dlaczego taka nazwa, ale taka nazwa jest. Tutaj widzicie, to są jeziora, to są duże jeziora, właściwie to są takie zalewy rzeczne, bo przez te jeziora przepływa rzeka. I wszystkie te lody z tych śniegów, co tutaj są, bo tutaj niestety w tym rejonie tutaj jest zima. Nie jest to zima zbyt straszna, dużo mocniejsza niż u nas w Vancouver, bo u nas w Vancouver prawie, że nie ma tej zimy, trudno powiedzieć, żeby była zima. I śnieg jest bardzo rzadko się trafia, ale tutaj niestety co zimą jest śnieg. Nie ma takich niskich temperatur, zdarza się, że do minus 10, minus 15 i leży śnieg. Nie ma tego śniegu dużo, ale niestety to już jest teren zimowy. Także tak to wygląda tutaj to miejsce, tak widzicie. Ciekawe to jest. Ja tutaj kiedyś już dawno byłem, już nie pamiętam. Dlatego sam jest zaciekawiony tutaj tym pięknym, bo naprawdę mi się tutaj podobało, jak jadę. Te drogi i te góry dookoła i to jezioro, coś wspaniałego. Także nie mieliśmy okazji nigdzie w tym roku wyjechać na dalsze wakacje. Niestety z powodu tej głupiej pandemii, nazywam jej głupie, bo to jest sztuczna pandemia, wymyślona tylko. Rzeczywiście ona nigdy nie istniała i nie istnieje. I nikt na tą pandemię nie umiera. To jest ciekawa pandemia, że szuka się ludzi, którzy by zmarli na tą pandemię, bo tych ludzi nie ma po prostu. Oni biorą tych ludzi wszystkich, ładują do jednego worka i mówią, że umarli na koronawirusa. Po prostu źle to pomyśleli, nie pomyśleli, że ten wirus nie będzie taki niebezpieczny, jak sobie wyobrażali. Po prostu ten wirus, jak wirus,
jest jak każda grypa. Ja już się tyle nasłuchałem różnych rzeczy na Facebook różnych ludzi i profesorów, także już mam swoje zdanie na ten temat. Nikt mi tutaj niczego nie powie. Tak samo jak idę do sklepu, to się źle czuję bardzo, bo ja nigdy maski nie miałem. Nigdy w swoim życiu maski nie miałem. Na twarzy to sobie wyobraźcie, że jak idę do sklepów, to 95% w sklepach ludzie chodzą w maskach, a wcale tego nie muszą chodzić. Ja nie wiem dlaczego, tak jak barany, po prostu ich mózgi nie pracują, dlatego że oni oglądają telewizję i tylko słuchają, ile ludzi zachorowało i co się dzieje. A mnie to po prostu nie interesuje. Ja w ogóle nie zwracam kompletnie na to uwagi. Nigdy nie widziałem, ile w Kanadzie ludzi zachorowało, czy zostało przetestowanych, bo mnie to nie interesuje. I nie oglądam już telewizji od marca kompletnie. Żadnych wiadomości nie przyjmuję do siebie. Po prostu nie chcę słyszeć tego kłamstwa, bo aż to kłamstwo śmierdzi, dokładnie śmierdzi po prostu. Dosłownie jest pranie mózgów. Dlatego mój mózg jeszcze pracuje, potrafię samodzielnie myśleć. Dlatego tacy ludzie jak ja są bardzo niebezpieczni dla rządu. Pamiętacie, może ze starsi młodzi tego nie pamiętają. Za czasów komunizmu wtedy w Polsce, kiedy jeszcze żyłem w Polsce, tacy ludzie jak ja byli bardzo niebezpieczni, bo nie wierzyli w to, co kreuje rząd. Po prostu myśleli swoim mózgiem własnoręcznie i tacy ludzie dla systemu takich totalitarnych są niebezpieczni. A w tej chwili, co się dzieje w Polsce, to normalnie jest system totalitarny. Nawet i w Kanadzie tutaj takich rzeczy nie ma, bo jak wiecie, nie miałem nigdy maski, nie założę, nie zanosi się na to, że założę tutaj maski. Są oczywiście, jest kilka tylko sklepów, które wymagają maski, ale te sklepy można ominąć, nie trzeba tam chodzić, my nie chodzimy w ogóle, bo jest wiele innych, więcej sklepów, gdzie się robi zakupy i całkowicie można normalnie żyć bez tej maski. A kto chodzi w tej masce, to sam sobie szkodzi. Już słyszałem opinie tutejszych lekarzy, że już ludzie zaczynają powoli chorować po noszeniu tych maskach. Także jeżeli wy oglądacie ten mój film, a chodzicie jeszcze w maskach, to sobie pomyślcie, że i to was w przyszłości będzie czekać, że będziecie mieli problemy ze swoim zdrowiem. W tej chwili uważacie, że jesteście zabezpieczeni przed wirusem, jesteście szczęśliwi, zakładacie maskę w każdej sytuacji, ale pomyślcie o tym, że te maski wam zaszkodzą. Na pewno wam zaszkodzą. To nie to, że oj, mnie to nie zaszkodzi, bo w tej chwili jest wszystko dobrze, ale pomyślcie, co będzie potem. Te wasze płuca i nawet mózg po prostu niedotleniony da o sobie znać. Także ja tylko wam przestrzegam, ja nie jestem lekarzem, po prostu ja tylko przekazuję, jakie opinie usłyszałem, a usłyszałem setki opinii z różnych źródeł z całego świata, bo ja mam czas, oglądam na Facebooku. Także zrozumcie to i jeżeli jeszcze potraficie myśleć samoczynnie, to pomyślcie o tym i zdejmijcie te maski dla waszego dobra. Także widzicie, tutaj wtedy było dość bardzo gorąco, bo tu jest zawsze latem bardzo gorąco, temperatury dochodzą do plus 40 stopni. Także tu jest najgorętsze miejsce w Kanadzie w tej chwili, gdzie tutaj jestem, bo to jest, tak jak już wcześniej mówiłem, to jest pustynia, która ciągnie się już od pustyni Nevada z Las Vegas aż na północ i tutaj właśnie się niedaleko kończy. Tam jest bardzo inna ta pustynia, bardzo taka surowa pustynia.
A tutaj już więcej jest drzew, więcej krzewów, ale te drzewa mimo wszystko nadal są małe i mało ich jest. Także będzie nawet na tych górach mało co tych drzew rośnie. Ale jak przyjdzie lato gorączki, tutaj jest dużo upałów i jest dużo pożarów, ale ludzie mimo tego, że są pożary, lubią, nadal budują te domy na tych skałach, na urwiskach po to, żeby mieć piękne widoki. No tak, taki jest już człowiek, zawsze taki jest, że mimo tego, że wie, że może mu się to zniszczyć, spalić, ale zawsze będzie wolał mieszkać w pięknym miejscu, bo to rzeczywiście jest bardzo ładne miejsce, bardzo piękne miejsce. Ale w porównaniu do Vancouver, to niestety ja bym się tutaj nie zamienił na to miejsce. To tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia na następne filmy z tej branży.